Dobra, dziewczyny. Co to jest? Nic nie zamawiałem. To wasze? Nie, nie moje. Moje też nie. To pewnie mi. Nieprawda. Dziwne. Sprawdźmy, co jest w środku. Wow. Jaki wielki tort. Przypomniałam sobie, to mój. Siadaj, to ja go zamawiałam. Bzdury, to moje ciasto. Najwyraźniej sprawa sama się rozwiązała. Dziewczyny, co wy robicie? Skąd macie taki apetyt? Pyszności. Mam tego dosyć. Nauczę was, jak się zachowywać. Zapraszam do challenge'u. Witamy na Barada. Jesteście gotowe? Waszą pierwszą nagrodą jest ta czekoladowa fontanna. Aby ją zdobyć, trzeba ją narysować. Macie na to... Gdzie mój zegarek? O, jest. Macie jedną minutę. Zaczynamy. Dlaczego w palecie nie ma brązu? A Mia go ma. Chyba nie będzie miała nic przeciwko, jeśli trochę pożyczę. Stop! Nawet o tym nie myśl. Chciwuska. Właśnie wpadłam na lepszy pomysł. Po co imitować czekoladę farbami, skoro można użyć prawdziwej czekolady? Okej. To genialne. Udało mi się. Wracam na miejsce. Co to było? Chyba mi się wydawało. Teraz mój rysunek będzie najlepszy. Ale najpierw trzeba posmakować czekolady. Jakie to pyszne. Kurczę, czekolada się skończyła. Może jeszcze coś zostało. Mam nadzieję, że to wystarczy. No nieźle. Patrz, Suzy, skąd ona ma taki kolor? Nie wiem. Wiem natomiast, że mój rysunek i bez tego koloru będzie najlepszy. Czegoś tu brakuje. Muszę się bardziej postarać. O tak, wyszło niesamowicie. Co za wspaniała praca. Brawo ja. Teraz czekoladowa fontanna na pewno będzie moja. Mia chyba pogrążyła się w swoich marzeniach. Najwyższy czas pozbawić ją pięknego rysunku. Wtedy na pewno wygram. Tak się eliminuje konkurentów. Dziewczyny, czas się skończył. Pokazujcie rysunki. Co tu się stało? Kto to zrobił z moim rysunkiem? Jak wam nie wstyd? Okej. Phoebe? Bardzo dobrze uchwyciłaś kolor, ale niestety wcale nie wygląda to jak czekoladowa fontanna. Suzy, twoja praca podoba mi się o wiele bardziej, ale to wciąż nie to. Mia wręcz przeciwnie. Jej praca jest wspaniała. Zapraszam na degustację czekolady z fontanny. Dziewczyny, możecie mi zazdrościć. Fontanna jest moja. Biegnę. No w końcu. Dziękuję. Ojej! Jak to się mogło stać? Kogo to jednak obchodzi? Nie sprawiło to, że czekolada smakuje gorzej. Mia jest cała brązowa. Wow, jakie niezwykłe kolory. Fajne farby. Zawsze chciałam spróbować malowania tubkami. A ja zawsze chciałam zrobić właśnie tak. Co ty narobiłaś? Teraz mój policzek jest cały niebieski. Dziewczyny, nadchodzę. Jesteście gotowe na kolejną rundę? Ręce do góry. Żartowałem. Waszą nagrodą jest ta armatka wodna. Ale czasu jest mało, więc się pospieszcie. No to jedziemy. Najważniejsze, żeby wszystko zrobić starannie. Najpierw trzeba zaznaczyć kolory. A teraz można zabrać się za sam proces malowania.
Ale fajnie mi to wychodzi. Super. Jestem urodzoną artystką. Zacznę od jaskrawej żółtej farby. Myślę, że wygląda naprawdę ładnie. Super. Niebieskie akcenty będą się z nią doskonale komponować. Spójrzcie tylko, jakie piękne połączenie kolorów. Najważniejsze, żeby nie oszczędzać na farbie. Im więcej farby, tym lepszy będzie rysunek. Super. No to zaczynajmy. No nieźle. I jeszcze troszeczkę tutaj. I tutaj. Kurczę, chyba trafiłam w ślepy zaułek. Trzeba coś wymyślić. Co? To wygląda okropnie. Wow, z kolei rysunek Phoebe jest naprawdę fajny. Nie mogę pozwolić, żeby wygrała. Wiem, co robić. Phoebe, spójrz tam. To latające hagiwagi. Nie oszukasz mnie, oddaj mi rysunek. No! Oczywiście, zabieraj swój rysunek z powrotem. I tak go już nie potrzebuję. Jak ci nie wstyd? Stop, wasz czas się skończył. Pokażcie, co narysowałyście. Phoebe, podoba mi się twoja praca. Jest całkiem niezła. Mia, mogłaś się bardziej postarać. Suzie, co to ma być? Najwyraźniej nawet nie chciałaś zdobyć nagrody. Wybór jest jasny. Oddam pistolet na wodę Phoebe. Hurra! Teraz jest mój. Dziewczyny, na waszym miejscu schowałabym się gdzieś daleko. Potrzebuję tylko wojskowego kamuflażu. Dobra. Ręce do góry. Ej, co ty robisz? Ojej. Ups, chyba przesadziłam. Gotowe zobaczyć, co was czeka. Nowiuszki iPhone. Wow. No to zaczynamy. Czas ruszył. Nie mam dziś szczęścia do kolorów. Wiem. Flamaster w ogóle nie jest mi potrzebny. Mam fajniejszy pomysł. Jedyne, czego będę potrzebowała, to zwykły nożyk. Gotowe. Pozostaje tylko przykleić tę tekturkę do kartki papieru. Najlepszy rysunek został wykonany. Super. Jestem geniuszem. Kurczę, nic mi nie wychodzi. To w ogóle nie przypomina iPhone'a. Suzie, jak ty to robisz? W dodatku tak pięknie. Nie wiem, ale dlaczego twój rysunek jest taki okropny? Wiem, że mój rysunek jest nierealnie ładny. Muszę tylko dodać ostatnie akcenty. Dorysuję jabłuszko i gotowe. Zrobione. Zwycięstwo jest w mojej kieszeni. Niezłe trafienie. Stop. Podnieście swoje prace. Phoebe, no całkiem nieźle. Ojej. Niestety nie pochwalam oszustwa. Zostajesz zdyskwalifikowana za złamanie regulaminu. Mia, co to ma być? To jakiś koszmar. To się do niczego nie nadaje. A co powiesz na moją pracę? Wow, Suzie, zaskoczyłaś mnie. Wyszedł ci naprawdę fajny iPhone. Nie da się go odróżnić od prawdziwego. Ojej, właśnie marzyłam o nowym iPhone'ie. Mia, nawet nie próbuj go dotykać, jest mój. To dziwne, dlaczego nie działa? I co jest na moim palcu? To czekolada. Ten iPhone nie jest taki zwykły. Jest czekoladowy. W takim razie jest jeszcze fajniej.
Jakie to pyszne! Super! A też spróbować swoim koleżankom? Oczywiście, że nie. Zjem go sama, bo jest taki pyszny. Co za uczta? Wiem, jak dać nauczkę tej chciwusce. Zwykła suszarka do włosów nam pomoże. Gotowe! Był czekoladowy iPhone? Nie ma czekoladowego iPhone'a. Przybij piątkę. Ojej, co się dzieje? Dlaczego ta wspaniała czekolada zamieniła się w kałużę? Jak mogłyście? Byłyście o mnie zazdrosne. Wreszcie mamy okazję spróbować. Subskrybuj kanał Barada, aby nie przegapić równie ekscytujących challenge'y.